Jakie smutne wieści obiegły media? Jak doszło do strasznego wypadku 27-letniego aktora? Jako komentarz powiem, że świat aktorski od kilkunastu godzin przeżywa głęboką żałobę po tym, jak ujawniono wieści o śmierci 27-letniego gwiazdora znanego z seriali Chilling Adventures of Sabrina i Gen 5. Chance Perdomo był wschodzącą gwiazdą amerykańskiego kina i wróżono mu wielką karierę. Niestety, jego życie nagle przerwał straszny wypadek. Ostatnie dni marca obfitują w szereg smutnych wiadomości o nagłych odejściach, często wciąż bardzo młodych gwiazd. Zaledwie kilka dni temu informowaliśmy o 21-letniej celebrytce, a teraz kolejne smutne wieści tego typu płyną zza oceanu. Jak podał portal Variety, w sobotę 30 marca w wieku zaledwie 27 lat odszedł Chance Perdomo. Brytyjsko-amerykański aktor w ostatnich latach systematycznie budował swoją pozycję w branży. Po raz pierwszy zapisał się w pamięci globalnej widowni za sprawą hitowego serialu Chilling Adventures of Sabrina, w którym zagrał jedną z drugoplanowych ról. Chance zaprezentował tam niezwykły czar i charyzmę, którymi cieszył się także w prywatnym życiu. Ostatnio z kolei występował w ważnej roli w młodzieżowej produkcji od Amazony zatytułowanej Gen 5 i będącej spin-offem uwielbianego The Boys. Występował też w filmach z serii After. Nie brakowało ekspertów twierdzących, że Perdomo czeka wielka hollywoodzka kariera. Drzwi do globalnej sławy były już w połowie otwarte, ale niestety mocno zatrzasnął je wypadek z końcówki marca. W ostatnich latach Perdomo mieszkał na powrót w Los Angeles, skąd wyprowadził się jeszcze jako młody chłopak wraz ze swoją mamą. Niestety, amerykańskim mediom nie udało się na razie ustalić, kiedy doszło do feralnego zdarzenia. Wiemy natomiast, że Chance Perdomo poniósł śmierć na skutek wypadku motocyklowego. Nie stwierdzono udziału osób trzecich. Bliscy i przyjaciele w żałobie. Wiadomość o tragicznym zgonie 27-latka podał jego rzecznik. Przekazał przy okazji prośbę ze strony rodziny. Z ciężkim sercem podajemy informację o śmierci Chance'a Perdomo w wyniku wypadku motocyklowego. Służby przekazały, że w zdarzeniu nie brały udziału inne osoby. Prosimy, byście uszanowali życzenie rodziny, by mogła w prywatności przeżywać stratę ukochanego syna i brata, czytamy w komunikacie dla mediów. Przyjaciele żegnają zmarłego gwiazdora. Produkcja serialu Gen 5, gdzie Perdomo ostatnio święcił aktorskie triumfy, przekazała we wspólnym komunikacie, że nie może uwierzyć w to, co się wydarzyło. Pod adresem zmarłego gwiazdora popłynęło też wiele ciepłych słów. Chance był zawsze czarujący i uśmiechnięty, był entuzjastyczną siłą natury, niezwykle utalentowanym artystą, a przede wszystkim ciepłą i kochającą osobą. Współczujemy rodzinie zmarłego i sami opłakujemy stratę przyjaciela i kolegi. Przytulcie dziś swoich bliskich, przekazano w oświadczeniu. Dziękuję, że jesteś, subskrybuj kanał, trzymaj się i do usłyszenia w kolejnym materiale.